Witam was serdecznie w kolejnym odcinku z Hogwarts Legacy i zobaczcie co mamy. Tada, chińska kąsająca kapusta. Udało mi się ją wyhodować, ale trochę się zmieniło. Zrobiłam troszeczkę inny wystrój, zostawiłam ten piękny zielony dach, ten ul też pozostał. Chyba ul albo gniazdo. Nie no, ul. Tylko chyba szerszeni. W każdym razie, proszę bardzo, tutaj nam się gotuje bigos, a tak naprawdę... no to będziemy mieli nawóz za 2 minuty 30 sekund. Tutaj robi nam się kolejna chińska kąsająca kapusta, ponieważ byłam w Hogsmeade, zakupiłam kilka rzeczy. Jesteś super. Proszę bardzo, tu kolejna plantacja, malwy, dyptamu i mandragory. Mandragora jest nam potrzebna do zadania. Tu chyba się wyśliłam i kupiłam stół do eliksirów w kształcie litery T. Chyba jeden z najlepszych. Proszę bardzo. O, już nam się tworzy. Tu mamy sobie stoliczek do siekania. On nam losowo daje. Co on nam daje? Zapomniałam, co on nam daje, ale coś nam daje. No to tak, tutaj dostajemy nawóz. A tu dostajemy... Nie pamiętam. No, tu zrobiłam takiego dziadka lasu. Podoba mi się bardzo. Mhm. No dobra. Tu czekamy na pak kapuchę. Strasznie długo się robią te kapuchy, więc stwierdziłam, że skoro tak się długo robią... Aha. To postawiłam sobie jeszcze jeden stół do siekania i tu będziemy mieli zaraz kompost. O, proszę bardzo, a tu robi się jadowita tentakula, też są potrzebne do zadania i mandragora. Proszę bardzo, już podrzucałam nawozu, więc powinno być tego więcej, tak wychodzi po sztuce, tak będziemy mieli sztuki dwie. Tak jest. No i tu kolejny stoliczek z kolejnymi nasionami. Proszę bardzo, tu jeszcze nic nie stoi, ale będzie, tak? Tu na razie jest ściernisko. No, mniej więcej. No i zrobiłam sobie dzień na razie. No, niech będzie tak jak jest. W każdym razie, słuchajcie, jak nam dobrze pójdzie, to będziemy w stanie zrobić 3 misje na raz. No teraz tak, to się robi samo, jak wiemy. Zamiatanie konkurencji. No tutaj od Albiego Wixa trzeba zakupić modyfikację miotłem. Tyle tylko, że my stoimy teraz kiepsko z kasą, bo ja na te stoliczki powydawałam mnóstwo. Biegun sobie czeka, bo jest za srogi. Klucze Dedala. No gdzieś muszą być, prawda? W szkole. 3 i jeszcze żetony, których nam brakuje. Podążaj za motylami, to ciekawe zadanie prowadzące do zakazanego lasu. I teraz tak, zobaczcie. Zadanie profesor. Kazała mi wypróbować depulsą na lewitującym przeciwniku. Czyli podczas walki. Mam też zebrać trochę smarków trolla. No to już mamy, bo pokonaliśmy go. Ale... Musimy znaleźć takiego wroga, który może lewitować. Jesteśmy w stanie go unieść i wtedy poczęstować go depulsą. No tego nie dało się zrobić z trollami, ponieważ są za ciężkie. W każdym razie to jest zadanie walka, tak? Pan Sharp, eliksir niewidzialności. Już sobie takowy wytworzyłam. Zdobądź i wypróbuj napar gazowy przeciwko kilku wrogom. Też taki napar już mamy, też go zrobiłam na tym magicznym stoliczku. Czyli to jest drugie zadanie podczas walki. Tentakule już mamy. Mandragorę. Mandragory jeszcze nie używaliśmy, nie mieliśmy mandragory. Czyli to też jest kolejne zadanie, które można wykorzystać podczas walki. I zadanie Madame Kogawy. O, to jest ciekawe. Przebij balony nad stacją Hogsmeade. Już wiemy, po co one są. I przebij balony nad boiskiem do Quidditcha. Zaraz sobie wylecimy w takim razie ze szkoły. Zrobimy sobie balony i w tym czasie znajdziemy kogoś do walki. Więc tu powinno nam mnóstwo zadań odejść. Jak się uda, nawet podczas jednej walki. Tylko przeciwnik musi być jakiś... dość mocny. No.
Czekamy na tę tentakulę. Ona się najdłużej robi. O. Eliksirów już mamy 15. Eliksir skupienia. A właśnie. Nie, czekajcie, gazowego nie zrobiłam, ponieważ brakuje mi owoca figi abisyńskiej. W tym jest problem. To mamy, to mamy, to też mamy. Tego mamy mnóstwo. Możemy zrobić sobie ten. Ten chyba jest... O, patrzcie. Bardzo ładny to jest, ale powiem wam, że nocą prezentuje się o wiele ciekawiej. Mogę wam to zresztą pokazać, gdzie jest nasz... jest nawóz. Proszę bardzo. Czy ja tutaj nawozu dokładam? Tak, będziemy mieli dwie sztuki. No pokaż, jak to wygląda. Tam... I'd like to ask you about changing the room's ambience. Of course. What sort of overall look most appeals to you? I would like the room to feel as if it's being lit by the moon. Oh, sounds perfect. No i proszę, elegancko. Co ja chciałam powiedzieć? Coś chciałam. I zapomniałam w międzyczasie. Tak się wsłuchałam w to perfekt. No i zobaczcie, jednak nocą jest pięknie. O, jaki elegancki. Nie? No co, wszystko nabiera kolorów. No i zebrane, mamy eliksir Maksima i chyba najdroższy eliksir. Możemy sobie Edaruska jeszcze zrobić. No nie, to one w sensie najdroższe, najdłużej trwające to Edarus i ten przed chwilą, który zebraliśmy. O, pan się tutaj bawi. 3 minuty. A jak tu się mamy? Mandragora 2. 6. To to jest, kurczę, czasochłonne straszne. O, mamy nawóz. A mogę tu rzucić jeszcze nawozu? Nie mogę. Trzeba by było kupić taki stół na 3 duże donice. Bo to są 3 duże donice. Co ciekawe, tej donicy nie widać tam pod spodem, ale jest jak jest, prawda? Duża to duża, niech się tworzy. To wiecie co, skoro nam brakuje tylko jednego składnika, to my sobie skoczymy do Hogsmeade w takim razie. Tak jest. I kto będzie miał nasionka? Tu były stoły, eliksiry. Nie wiem, czy to nie będzie tu gdzieś. Zaraz zobaczymy. A jak nie, to tej pani tam pod górką. Tam będziemy mogli. Does it get any more cozy than Hogsmeade? Co to była? Pikwa? Czy co to było? No i zobaczcie, jaki piękny świat. Jesienią. No jak jednak wiosna, lato Welcome. Bardzo mi odpowiadało. Now, where was I? Right. Tu jest. Owoc figi. A czy ten pan ma figę? Patrzcie, ma 450. Widzicie, jaka biedota? Jezu, mnie nie stać. Wiecie co, spróbujemy coś opchnąć. Bo co ja zrobię? Muszę. No one can say I don't keep a stacked shelf. Wie pan co? To ja teraz się zastanawiam, ile to figa? 450, 150. Pytanie, ile figa nam się będzie tworzyć? Now, you let me know if there's anything else I can help you with. Weźmiemy jedną, żeby już mieć. No one can say I don't keep a stacked shelf.
I sobie zasadzimy od razu, ale spokojnie. Będziemy mieli jedną do zrobienia od razu tego eliksiru, żeby nie przedłużać tego wszystkiego. No hej. I teraz możemy zrobić napar gazowy, proszę bardzo. Trupi fetur mamy, jedna, o Jezu, 1,5 minuty, no to jest eliksir, który się najdłużej robi teraz, wygrał. Mhm. A, no i zidentyfikowałam sobie tutaj ciuchy, które na tę chwilę noszę. Tutaj macie statystyki, zwiększa obrażenia zadawane przy rzut starożytnej magii, to jest ciekawe. No, tu nie ma nic specjalnego, a ten zwiększa obrażenia zadawane przez Confringo, także tutaj jest coś fajniejszego. A tutaj mamy tentakulę, zaraz będziemy jej próbować. Pyk. 1,5 minuty. Trzeba będzie to dobrze zaplanować. Tu już mamy chyba kapuchę, tak jest. No i dobrze, już się tworzy kolejna. To skoro ta nam wykwitła. To nie wiem, czy te tutaj już nie powinny być również gotowe. Albo za moment. O właśnie. No to dziadostwo długo rośnie strasznie. 3 minuty, to my zdążymy eliksir zrobić. Chciałem powiedzieć, że szkoda, że postacie na tych obrazach się nie poruszają, ale widzę, że jednak to się dzieje. Myślę, że nawozu jest chyba troszeczkę delikatnie szkoda. A to się tworzy jeszcze właśnie. To poczekajcie, jeszcze nawozu tutaj porzucimy i eliksir chyba też powinien się kończyć. O. Aż nam wyrosło. Dick thinks you should be proud of all the potions you've brewed. Proszę bardzo. I mamy napar gazowy. Cudnie. Niech się robi. Tu tutaj też niech sobie będzie. I my możemy ruszać w takim razie, bo mamy wszystko, czego potrzebujemy, prawdę mówiąc. A jeszcze jednak nie. Nie mamy tentakuli. To jest nasza pierwsza tentakula. Aż mi się wierzyć nie chce, że to tyle trwa. Ej, wow, on zmienił. Zmienił pozycję i mnie zmyliło. To chciałam. Już wiem, co mnie myli tutaj, żeby dojść do tego drugiego pomieszczenia, czyli tego dalszej części. On, bo zmienia pozycję w drzwiach. 1 minuta 25 sekund. No nic. A, zobaczcie, co nam losowo dało. Figę akurat nam losowo dało. To jest losowość. No proszę, bo wcześniej było coś innego. Ja przed chwilą kupiłam tę figę za ile? Za 300? Ech, żebym wiedziała. Ale kto wiedział? A no i tutaj takiego strażnika sobie postawiłam, proszę. Co prawda nie nuci i szkoda. Tu nie wiem, co będzie. Może moglibyśmy go powiększyć? Ale taki wielki? Deke thinks you are doing good work here. No niech sobie będzie, no. Fajne jest swoją drogą. Niezłe.
Zmieńmy te zaklęcia, bo mnie drażni, gdy podświetlają mi się te przedmioty. Oczywiście, bardzo. Teraz tak, skoro my mamy zaliczyć to zadanko, to spróbujmy wziąć, no właśnie, mamy tego użyć. Ale to jest ładne. O, już mamy. No, eliksiry na tym stole robią się strasznie szybko. O, jest za każdym razem inna animacja. Albo inaczej, każdy eliksir ma swoją animację. No, czekamy na tę tentakulę. Jest! No, w końcu. Od razu nawóz, bo to strasznie długo trzeba na to czekać. Zrobimy sobie jeszcze jeden napar gazowy, gdyby z tym jednym coś się stało, nie tak? I ruszamy. To teraz sobie tak, sprawdźmy. Może jak pójdziemy do zakazanego lasu, słuchajcie. Czyli zrobimy sobie zadanie. Podążaj za motylami, to będziemy mieli okazję wykorzystać te wszystkie eliksiry, które mamy użyć. I przy okazji zobaczymy, co oni nam tu dadzą. Ciekawego. Jest nawóz. Jeszcze 35 sekund. You should be proud of all the potions you've brewed. O czemu tak długo? 5 minut aż? Ciekawe. No dobra, niech się tworzy. O, liście malwy tym razem dostaliśmy. Widzicie, za każdym razem coś innego, ciekawego. Z tej drugiej strony, coś czuję, też nam odblokują w końcu pokoje. Dobra, tu był nawóz, a tu... też. Proszę bardzo. Zakotowało się. Patrzcie, jak to fajnie wygląda. I pyk. Już chyba jest. Proszę bardzo. No dobra, to ruszamy. Więc przechodzimy sobie mapę świata. Teraz tak. Albo weźmy sobie misję. Zlokalizuj na mapie. No dobra, czyli typiemy się tutaj. Ruszamy, zobaczymy, dokąd nas motylki zaprowadzą. What are you up to now? Czekajcie, coś mam tutaj oznaczone na mapie i myli mnie strasznie.
Okej. Daleko nie jest. Ach, to jest ten most, na który nie mogliśmy wejść, pamiętacie? Kurczę, od tej strony jeszcze nie wchodziliśmy. Chociaż może zapuściłam się kawałek, ale tylko kawałek. O, pozbieramy sobie grzybki. Jest już jakiś wróg. A czym ty jesteś? Confringo, Incendio, Expelliarmus, Depulso. No coś tu jeszcze jest, pijawki. Incendio, Expelliarmus, Confringo, Depulso. Oh, wow. Ty jest kubańco. No, to są twarde dziady. Niby nie mają takiego jakiegoś levela strasznego. There they are. She wasn't making it up. Well, we've come this far. Miss Willardsey might get an answer about these butterflies. Chyba żartujecie. Revelio. No, a motylki to sobie poleciały. Na drugą stronę. Miss Willardsey will never believe where the butterflies led me. Czyli dokąd? Nie chcę się ruszyć. Revelio. Well, well. Look what we have here. Jest duża kolekcja, czyli co? Mam rozumieć, że od tej pory te motylki będą mnie doprowadzały do jakiegoś dodatkowego sprzętu. O proszę, i tu mamy ten. Możemy teraz wypróbować tentakule. Zerknijmy tylko jeszcze, co to? Oho, już się walka zaczyna, fajnie, fajnie. Proszę bardzo. Aha, depulsą na lewitującym wrogu. Kurczę, to trzeba zmodyfikować zaklęcia w takim razie. Bo muszę go albo tak się szybko przyłączyć. Eliksir niewidzialności. Napar gazowy przeciwko kilku wrogom. Okej. Dobra, to robimy tak. Wchodzimy tam, puszczamy tentakule. I teraz tak, poczekajcie. Zrobimy tak i tak. No właśnie. Poczekajcie, teraz zmienimy sobie to zaklęcie szybko, szybko. No właśnie, tego zaklęcia nigdzie nie umieściliśmy. O. Albo raczej mieliśmy tu tak i tak, prawda? No,
Oła. Poczekajcie. I teraz tak. Co ja miałam wypróbować? Właśnie. Napar gazowy. To jest napar gazowy? Kurczę, świetne jest. Chyba burzowy, a nie gazowy. Kurczę, świetnie to wygląda, ale to jest napar burzowy, nie gazowy. Czy ja coś źle przeczytałam? Poczekajcie. Gazowy. Okej, okay, niech będzie. No dobra. Czyli zadanka mamy porobione. Czego nam tam jeszcze brakuje? Jeszcze mamy podążać? Aha, dobra, mamy oddać. Mhm. Proszę bardzo, weź udział w zaklęciach z wróżbiarstwa w trakcie dnia. Okej. Ach, eliksir niewidzialności jest. Jeszcze, ale to musimy na siebie nawet teraz zarzucić. A jeszcze mandragorę trzeba wypróbować. Dobra. Jeszcze tak, eliksir niewidzialności i rzucamy mandragorę. Tu mamy dwójkę, tylko nie wiem, czy to nie szkoda na nich, prawdę mówiąc. To robimy tak. Pyk. Yes. Strasznie krótko trwa. I teraz... Simon's all finished. Długo będzie tak krzyczeć? Ja ci, kurde, cholerę dam. Expelliarmus. Ugh. Shame you're so foul. Wlazłam w jakąś dziurę niestety i mnie tam przyblokowało delikatnie i oberwałam. No i dobra, czyli tak, rozumiem, że te zadania zaliczyło. Musimy te pajęczyny zniszczyć. Te pająki to tu się muszą cały czas odradzać, czy jak? Dobra, sprawdźmy to. I teraz tak, mamy wrócić po prostu na zajęcia. Dokładnie tak. Jeszcze te balony. O proszę, mamy porozmawiać z Sironą pod trzema miotłami, czyli już dwie misje prowadzą nas do Hogsmeade. I tu szkoła. No dobra, to skoro mamy dwa zadania w Hogsmeade, to chyba to zrobimy. Przeniesiemy się. Muszę sobie zaznaczmy jednak tą misję. A ta pani, gdzie ona była? Też była w Hogsmeade. No dobra. A jednak nie była. Była. I tu zobaczcie, coś jest. A, no tak, to z miotłą. No to spoko. Zaliczymy jedno i drugie po kolei. Sometimes it seems all roads lead to Hogsmeade. Welcome back. I've arranged a special price on the broom upgrade for you. I truly appreciate all of your help. No nie, 1000. Ulepszenie zwiększające przyspieszenie i prędkość twojej miotły. No nic, na razie nie kupimy, ale się przyda. Thanks for stopping by. Za moment, jak tylko wpadnie, to kupujemy.
Natomiast my oddamy tutaj zadanko. A gdzie ona była? Ona była w środku. I tu mamy zadanie główne też od razu. Nice to see you. Okej. Hello, Miss Willardsey. Well, what happened? Did you find them? They led me into the forest and revealed the treasure. Oh, how lovely! I'm glad you were rewarded for your efforts. Perhaps one day I'll be able to bring myself to go into the forest. For now, I'm happy simply knowing there's something so lovely to see. Should I dare? No dobrze, to było takie zadanie, że gdy spotkamy motele, to żeby za nimi podążać. No i kurczę. Nie wiem, czy zaczynać to główne. W teorii bym mogła, ale tego jest tyle, że tak chyba trochę nie bardzo. Zostawmy ten wątek główny na później. My sobie zrobimy wszystkie te zadania. O. Czyli jeszcze nas interesują balony. Przy szkole. Zajęcia. Znów zajęcia. No właśnie. Czyli teraz słuchajcie, w końcu się pouczymy. A modyfikacja i ten... Proszę bardzo. I mamy zajęcia o zwierzętach. Czy to będą w końcu takie zajęcia, że będziemy mogli łapać sobie ptaszki? Ej, to jest coś ciekawego. No dobra. Czyli same zajęcia sobie, słuchajcie, robimy. A zajęcia to tu się mają odbywać? Właśnie? Madame Kogawa wyczarowała balony wokół stacji Hogsmeade i boiska do Quidditcha. Mam podlatywać do nich na miotle i przybijać je. Dobra, no robimy. A tu są te. Proszę bardzo, jakie jest ładnie pokazane. Ile my mamy tutaj do roboty? Czyli to tu mają się odbyć... To smok! Czyli to tu mają się odbyć te zajęcia. To słuchajcie, może nawet sobie polecimy na miotle. Co wy na to? I tu zaraz za minutkę powinniśmy mieć możliwość. Jeszcze nie. Właśnie. Lotu miotu. Ale elegancko. Ciekawe, czy to będzie na czas. I tu coś mamy. Czekajcie. Could it be? Amalyn trial. Amalwy mamy też już mnóstwo. Pytanie, co tu będzie trzeba zrobić z tymi kulami. Revelio. Kurczę, nie widzę więcej. Ale możliwe, że to wcale nie koniec. Spróbuję wejść na górę, może będzie... A tam marudzą, wiecie? Z tą miotłą. O, tu nie mogę. Okej. Okay. A, co teraz mają tu te błękitne balony? Do zbijania. Gdzieś muszą być jeszcze te kule. Tylko pytanie, gdzie? Tam jest chyba jedna. Widzę ją, ale schowana.
No proszę, na samym dole. Oby to była ostatnia. Not so tricky after all, Merlin. No nie, to było to jedno z prostszych zadań, które polegało tylko po prostu na niszczeniu, nie oszukujmy się. Dobra, ale przy okazji to widziałam, że tutaj coś sobie spoczywa. O. O. No i super, bardzo ładne. A mogliśmy się tu wybrać czym? Mostem. Usuł kamienie księżycowe, to też trzeba zejść. No, potrzebne do budowy. Praktycznie każdej rzeczy. Z pokoju życzeń. Hogsmeade Station. No proszę. Revelio. Kasa biletowa stacji Hogsmeade. Strony przewodnika. Ta stacja stoi tu od początku XIX wieku, kiedy to minister magii Gumball, słuchajcie, kupiła pociąg z lokomotywą parową, by przewozić nim do Hogwartu uczniów. Stacja pojawiła się w Hogsmeade tuż po tym, jak przybył tam pociąg. Ta operacja wymagała użycia na mugolskich robotnikach wielu zaklęć zapomnienia oraz największego masowego zaklęcia ukrycia w historii Wielkiej Brytanii. Proszę bardzo. Revelio. Coś tu gdzieś jeszcze nie opodal dla nas ciekawego. To za moment. No, I swear I won't be wasting your time. And I'm grateful for the opportunity ever so. Come on then, what you got? Proszę bardzo, tam jest kolejna zagadka Merlina. A to co tu było? Słyszeliście to, prawda? Incendio. Nie zapali się, poważne. Incendio. Nie, to nie no. Pewnie przeczekamy do ranka, tak mi się wydaje. Nie będziemy pewnie. I know what that means. Merlin trial. Revelio. Aha, dobra. I to pewnie będzie na czas. Tak jest. Ten jest najkrótszy, ten jest najdłuższy. Średni. Czyli musimy to zrobić tak. Incendio. No właśnie, teraz mam delikatny problem. Się nie zajechała, to by było spoko. Poczekajcie. Incendio. Ja pierniczę, znowu to zrobiłam. Nie wiem, jakiś panic gaming chyba, żeby zdążyć i przez to nie nadążam. Incendio. Himself would be proud. Na spokojnie. No i super.
Dobra, i zaczynamy zadanie. Główne nas interesujące. Kawał drogi. Ej, poczekajcie. No to miało być tutaj. Dobra, mam wrażenie teraz, że idę w inną stronę niż powinnam. No właśnie. Co? Co tu się dzieje? Ale nie widzę nigdzie tej złotej luny. Chyba, że mam to sobie sama zrobić, ale nie wydaje mi się. No ale, no dobra, spróbujmy. A jednak, możemy to zrobić od razu. Nie mam problemu żadnego. Myślałam, że to będzie coś... bardziej polegającego na lekcji. A! Albo mi się ten ciąg straszny taki... Gdzieś jest jeden jeszcze. Gdzie? Tutaj. Proszę bardzo. Pyk. I teraz co? Nad boiskiem do Quidditcha. No to kawał drogi. Ale. Może wschód słońca zobaczymy. Słuchajcie. Tylko z której strony? Możliwe, że nawet się nie dowiemy. No, to przylecimy na miotle. Próbowałam też tutaj na dachach lądować, ale się nie dam. Widziałam też drzwi, ale najwidoczniej. O, proszę. Tam, tylko nad tym Quidditchem te balony zniszczymy i... O, proszę. I będziemy lecieć. Na resztę. Najpierw weźmiemy ten z najniższego, o najniższym pułapie. O. Ekstra. Jeszcze tu gdzieś coś widziałam. Revelio. No i proszę, zagadki Merlina. Już dwie w pobliżu. Co ciekawe. A tam mamy jakieś legowisko i tutaj też. Ciekawe czego. Jeszcze jeden balon. Revelio. Gdzie on jest? Tu się schował. Brilliant. No i super, mamy to. Mamy wrócić do Madame Kogawy i zrobimy to. Już teraz będziemy mieli tu z głowy. O, jeszcze wszyscy śpią. No, musicie przyznać, że mamy fory. Skoro. Jako jedyny uczeń. Powiedziałam, że wszyscy śpią, no to właśnie już wracają. Jako jedyny uczeń możemy sobie podróżować gdzie chcemy, nawet nocą. Co ciekawe. How did you get on with those tasks? No, trochę jej poszperamy. Tak mnie zastanawia też, czy tu nie ma żadnego opisu jej miejsca. Tu jako jedyny nauczyciel nie ma, kurczę, opisu?
Chyba, że go zebraliśmy, ale nie wydaje mi się. Proszę bardzo. Droga Madame Kogawo, pisze w związku z decyzją profesora Blacka o odwołaniu rozgrywek Quidditcha. Jak pani wie, moim największym marzeniem jest dołączyć do profesjonalnej drużyny Quidditcha, a to zaprzepaści moje szanse. A w każdym razie znacznie jest mniejszy. Profesor Weasley nalega, że w tej sprawie muszę zwrócić się do dyrektora, a tymczasem zachęca do treningów indywidualnych. Wymyśliłam dla siebie wymagające ćwiczenia indywidualne, ale trening na boisku to co innego, nie do zastąpienia. Czy mogłabym prosić, żeby porozmawiała pani z dyrektorem lub profesorem Weasley? Profesor Weasley, jeśli zmarnuje cały ten rok, moje życie legnie w gruzach. Dziękuję pani profesor. Imelda Reyes. No, wiemy która, prawda? Zamknięta. Madam Kagawa, I completed the list of tasks you assigned. Wonderful. I trust you became more familiar with your broom through the process? Yes, professor. That's good to hear. Keep it up, and perhaps one day you'll have a spot on the Quidditch team. If Black ever permits Quidditch again. Well, with those tasks out of the way, let us get started. Glacius. Pay attention to your wand work. A więc różka. Tu trochę powiem tak górzyście. Well done. I'd recommend that you practice your new spell here in my office before taking it out into the world. Co za zaklęcie mamy? Nowe. Proszę bardzo. Zamrużenie. Weźmy sobie zamiast ognia. There you go. Catching one quickly. Okej, czyli coś takiego fajne, leży lodem. No nie wybuchowe. Glacius. I think it's learned its lesson. But do continue to practice as long as you like. Kinesthesia is a powerful learning tool. Ja mówię, skąd tu gra? Co tu się dzieje? A tu słuchajcie, jakieś wiwaty są. To jest ona? Jest chyba ona, to jest jakieś zdjęcie wspomnienia, kiedy grała w Quidditcha i dobrze poszło. Okej. No dobrze, to zadanie i nowy czar mamy już. Teraz pytanie, co dalej ze sobą zrobić, słuchajcie. Gdzie mamy kolejne zadanka? Gdzie są te sale? Właśnie, słuchajcie. Zajęcia wróżbiarstwa. To może być ciekawe. I to mogą być te kręgi ze znakami zodiaku i gwiazdozbiorami. To jest ciekawe. Ale ja bym chciała Leviosa poznać. Ale Descendo też może być ciekawe. Leviosa? No, weźmy, no. Hermiona lubiła, prawda? Niech będzie. Coś otrzymaliśmy, nie wiem kiedy i gdzie. Jakiś szal. Ale nic ciekawego. No nic, pójdzie na sprzedaż. Zaznaczyłam misję, ale ja bym chciała ją zlokalizować na mapie. O, mały kawałek. Możemy się też przenieść. Żeby tyle nie dreptać. Chociaż. Będzie trzeba potem Hogwartsie podeptać jeszcze trochę, by znaleźć te trzy ostatnie żetony. Kurczę. No. Leviosa. Pani Garlic. Proszę bardzo. Wonderful to see you again.
Powiedzmy, że nam też jest miło. O. Ekstra. Coś tu kiedyś zasadziliśmy i nie zebraliśmy, więc... Ale nic więcej chyba nie będzie. Tu jest jakiś worek z pieniążkiem. Po co te skrzynie? Dobra, zapytajmy i kończymy, bo tu już znowu się długo robi. I've completed my assignment, Professor. Pleased to hear it. Professor Weasley will be too. I'll be sure to let her know how well you're coming along. Thank you, Professor. Professor Hecate tells me she taught you Levioso, so you should be ready for a more advanced levitation charm. Wingardium Leviosa requires a bit of concentration and a nice, graceful wand movement. Let's see you try your hand at it. When executed correctly, you should be able to pick up boulders as though they were sprigs of sneezewort. No, powiem, że było prostsze niż to poprzednie. No właśnie. I do tego kamienia było nam potrzebne to zaklęcie. Dokładnie tak. Bo my i tak sobie radziliśmy, bo robiliśmy Leviosa. Leviosa. A potem sobie przesuwaliśmy zaklęciem widocznym tutaj teraz też w zestawie. No dobrze. Well done. Feel free to practice with Professor Garlick. A moment of your time? The plants are resting, so now's as good a time as any. I was wondering, what made you want to teach herbology? How lovely of you to ask. I've always had an affinity for greenery, so this situation is a bit of a dream come true. After graduation, I was thrilled to be asked to step in for my old herbology professor. He'd had a slight accident, you see. Oh dear. A shame for him, but it worked out well for you. Well, he never cared, really cared for the plants, they could sense it. Oh, you'd be surprised how perceptive a plant can be. At any rate, the trouble began one day when he cut into a wiccan tree. Unfortunately for him, its leaves were hiding a bow truckle. You may recall the marvelous creatures that resemble a twig. The little beast gouged the professor's eyes quite fiercely, but terrifying, I'd imagine. Likely for the professor, too. And that's when you took over as the herbology professor? Well, not quite. After 3 weeks at St. Mungo's, my predecessor regained a tiny bit of his eyesight. He insisted on returning to the greenhouse. Within a week, he claims, by accident, kicked a Chinese chomping cabbage, so it was back to St. Mungo's for him. No, co za pechowiec. No właśnie. A fair bit of bad luck there, I'd say. Well, I felt awful for him, but I dare say I felt a bit more sympathy for the cabbage. Upon his discharge from the hospital, his indifference to plants had turned to utter disdain. He lost what little patience he had left with a particularly temperamental venomous tentacular and, well, his resulting leave of absence continues to this day. I'm glad everything worked out as it did and that you're the herbology professor now. Very kind of you to say. I do love these gardens and helping my students grow. Lovely speaking with you. Have a wonderful day. Oh, and remember, be kind to your wiccan trees. Mhm. Okej, ona jest pokręcona ostro trochę. O! Ej, fajne to! Już myślałam, że pułapka. No proszę. Już nic więcej nie mam, no to pozbierajmy. A jednak jest, no kto by pomyślał? Kto to tak... Ej. Akio. Wingardium Leviosa. Mhm. No patrzcie ile... No nie mówcie, że ja nie musiałam kupować tych eliksirów, bo one tu cały czas były. Patrzcie. Nóż. Akio. Wingardium Leviosa.
Ej. Accio. Guardian Leviosa. To on teraz cały czas to rzuca. Ej, ekstra. No kurczę, teraz jest zabawa. A nie. Accio. A tu nie, to dali nam teraz do poświęcenia w takim wypadku. Coś u góry jeszcze? Nie. No dobrze, to moi drodzy, tutaj sobie zakończymy. U tej pokręconej pani, to bym zebrała. I believe you are ready to learn arresto momentum, the slowing charm. It allows you to freeze objects or people in midair. Simply complete a few tasks and then come and see me. No nie dadzą nam spokoju, nie? Już kolejne zadanka wpadają. A, 4 minuty, strasznie długo, bo to taka biedna donica, prawda? No. No, bym się spodziewała. No ale to jest szkoła, także wiadomo. Nie ma tutaj najlepszych fantów do uprawy roślin. Jest jak jest. No nic. No dobrze, moi drodzy. Czasami tego żałuję, nie? No to pożegnamy się tutaj. Ja wam serdecznie dziękuję oczywiście za ten odcinek. Zapraszam was na kolejny. A do tego czasu trzymajcie się ciepło. Hej, hej.